Was, kochani, bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Kwiatkowski. Mój pierwszy taki kontakt ze wspólnotą Hallelujah to były rekolekcje w Jastrzębiej Górze w roku 2005. Obecnie jestem w Hallelujah Warszawa, to się tak nazywa. I mam zaszczyt, przyjemność poprowadzić, to się nazywa panel dyskusyjny, ale mam nadzieję, że za bardzo nie będziemy dyskutować. I tak sobie zastanawiałem się, jak to nazwać. Nie wiem, może panel dinozaurów, ale to też nie do końca jest prawdą, bo dinozaury wymarły, a będziemy rozmawiać z żywymi ludźmi, którzy mają się chyba całkiem nieźle, zwłaszcza w tej strefie duchowej, i myślę, że gdzieś tam wspólnota Hallelujah była dla nich jakąś inspiracją i też ważnym elementem w ich życiu, takim osobistym, a przede wszystkim duchowym. Słuchajcie, zapraszam Krzysztofa Florczaka i Janię Florczak. Słuchajcie, to są ludzie, którzy tworzyli wspólnotę Hallelujah. Krzysztof, tak, nie, ale Krzysztof był od samego początku, od roku 83 i był, ja tutaj zostałem taki poinformowany, że w takiej Radzie Siedmiu. Przepraszam, Krzysztofie, gdybyś mógł o jedno odbić, a dzięki. Jak się zmęczę, ja też mam już swoje lata i też mam chyba prawo usiąść przynajmniej na chwilę. Dzięki. Z Anią, Ania Florczak prawie od samego początku też we wspólnocie w Hallelujah. Razem zresztą są małżeństwem, to chyba też, czy to 30 lat, czy to był owoc waszego małżeństwa, znaczy małżeństwo owocem wspólnoty, to jest piękna historia. Zapraszam ciocię z Ameryki, czyli Iwonę Bednarz-Major. Iwona też należała do tej grupy liderów, którzy zakładali wspólnotę Hallelujah. Tak. Poproszę jeszcze drugi mikrofon, jeśli to jest. O, super, dzięki. To tutaj przekażę Krzyśkowi, gdybyś puknął, sprawdził, czy działa. Puknij. Nie działa. To poprosimy o pomoc. Dzięki. Okej. I słuchajcie, idziemy dalej. Jacek Wiszniowski. Zapraszam Jacka. Gorące brawa. Słuchajcie, Jacek, ja tutaj mam notatki. Słuchajcie, on też jest od początku wspólnoty Hallelujah, czyli od 83 roku. Wyobrażam sobie, że kurczę, to był bardzo młody chłopak. 17 lat miał ponoć, jak przyszedł do wspólnoty w Hallelujah, czyli jest od samego początku. Ale jest tutaj osobą wyjątkową, dlatego że przez wiele lat był liderem. 12 lat liderował między 2000 a 2012 rokiem, był liderem wspólnoty Hallelujah. I właściwie no siedzi tutaj, jest związany poniekąd dalej ze wspólnotą Hallelujah i chyba ma taki największy przekrój działalności, najlepszą znajomość tego, co tu się działo przez te 40 lat. I tak, jeszcze zapraszam trochę beneficjenta pracy tych ludzi, którzy tutaj są, a szczególnie Krzysztofa i Iwony, Tomka Piechnika, który do wspólnoty dołączył w 92 roku. A zatem, no to już 31 lat, całe dorosłe życie. Jako młodzieniec pewnie przyszedł, przeżywał swoją młodość, kryzys wieku średniego. Zobaczymy, co będzie dalej, jak to będzie wyglądało, jaka będzie przyszłość. No i słuchajcie, Tomek, no wiecie, że Tomek jest od 11 lat liderem, to pewnie nie jest tajemnicą, ale słuchajcie, on jest 25 lat w przywództwie, w Radzie Wspólnoty Hallelujah i od 25 lat bierze odpowiedzialność za to dzieło. Tak więc
No, bogata historia, wiele, wiele lat w pracy was wszystkich i przede wszystkim to chyba wam dziękuję, bo ja to jestem takim, no może nie oseskiem hallelujowym, ale takim, no może też nie takim pentakiem, ale takim młodzieńcem i dzięki za to dzieło, które powstało i które się rozwija. Słuchajcie, chciałbym może cofnąć się o te 40 lat i dopytać no, naszych, no, tych, którzy zaczynali, tak? Którzy byli w Radzie, którzy tworzyli już jako osoby młode, rozumiem dojrzałe, taka starsza młodzież, pewnie studenci, tworzyliście tę wspólnotę Hallelujah. Co was jak gdyby zainspirowało do tego, żeby stworzyć wspólnotę Hallelujah, żeby być bliżej Pana Boga i co, jak gdyby, czym to się miało różnić od jakichś tam ruchów, które młodzieżowych, czy które były wtedy obecne w Kościele? Krzysztof, poproszę. Myślę, że tu razem z Iwoną powinniśmy to przedstawić, bo gdy rozpadła się fraternia, czy jakoś przestała istnieć, została nasza grupa 8 osób, gdzie codziennie spotykaliśmy się na modlitwę i nagle obok nas zrobiło się ludzi, młodzież, gdy wyszliśmy na ulicę, trzeba było ewangelizować, zrobiło się trochę ludzi, co trzeba było coś z nimi zrobić, jakąś drogą pójść, i a że nas było 8 osób, a Hallelujah to jest 8 liter, dziewczyny nam zrobiły, pamiętasz Iwona, napis Hallelujah, każdy dostał jedną literkę. I od 3 dni ją poszukuję i nie znalazłam. Bo ta literka gdzieś w domu jest jeszcze, nie? I po prostu trzeba było coś zrobić, bo Pan Bóg nam zrobił psikusa i wokół nas zrobił grupę ludzi. Iwona, jak ty to pamiętasz? Ja mam dużo do powiedzenia. Ale masz tylko z 5 minut. No więc słuchajcie, to było tak. Ja wam powiem, jak to było. To było tak. Najpierw po prostu weszliśmy w normalny ruch światło-życie oazowy, tak? I to się działo w parafii na Karłowicach. I przeszliśmy przez wszystkie stopnie i potem, no co dalej? Potem ktoś coś tam, Basia Eismont zaczęła przychodzić na jakieś spotkania, przywlokła Elę i Janusza. Oni jakieś takie inne modlitwy wtedy zaczęli, jakimś innym stylem, inne w ogóle jakieś podniesionym głosem coś. Coś było, jakaś inna rzeczywistość się zaczęła dziać. I muszę wam powiedzieć, to takie świadectwo króciutkie, że właśnie Basia jak się za mnie modliła, to ja, bo oni o Ojcostwie Bożym zaczynali mówić. Potem, że jakieś tam wyjeżdżają, jakieś modlitwy są, jakieś utajnione w ogóle oazy z Janem, z księdzem Janem Kruczyńskim. I myśmy tak słuchali z wypiekami na twarzy, coś tam o Duchu Świętym się zaczęło i na jednym ze spotkań modlitewnych właśnie, które już trwały przez ileś tam lat, co tydzień przez środę, o tym ojcostwie właśnie Basia się za mnie modliła, Basia Eismont. Ja to mówię w Ameryce wiele, wiele razy, że dostałam jakby taki dar, bo wychowywana byłam bez ojca i pierwsza pamięć jakaś, jakokolwiek krótka taka wzmianka o tym, że mój tato ziemski cieszył się mną przez parę minut, dostałam właśnie na tej modlitwie. I Ela się też wtedy za mnie modliła. I oni są teraz tutaj, słuchajcie, na sali, także no nie wiem, co w ogóle powiedzieć, że to w ogóle tak wszystko wyszło, ale to mi się dzisiaj też przypomniało, także dlatego chciałam powiedzieć, że Pan Bóg działał, nie wiem, 40 lat temu i tak dalej. No i później, słuchajcie, było tak, że właśnie zaczęliśmy szukać i były różne wzloty i upadki. To nie było tak, że niektórzy z nas byli lepsi czy gorsi, ale nie. Były takie czasy, że mieliśmy Biblię i nic więcej. I właśnie wy wszyscy kiwacie głowami, bo wiecie, o co chodzi. Jedna gitara była, nylony, i trzeba było śpiewać bardzo głośno, bo było 150 osób.
i nie było nagłośnienia. I to były takie czasy, kiedy po prostu poszukiwaliśmy Pana. No i w różnych takich koncepcjach jakoś się potem wykluły różne grupy. Jeszcze to tam w czasie były różne takie opcje, że myśmy coś tam słyszeli, że coś się dzieje z tym Duchem Świętym. Potem przeszliśmy przez seminarium odnowy, staliśmy się charyzmatyczni, cokolwiek to było, wtedy znaczyło, ale przyjęliśmy Ducha Świętego rzeczywiście, nowa jakość, nowa rzeczywistość. I potem też jakieś parę lat było takich, nie umieliśmy się znaleźć, poszukiwaliśmy. W pewnym czasie zauważyliśmy, że były dwie małe grupki, które zaczęły się spotykać codziennie na modlitwie. No i ja byłam w jednej i tam jeszcze była druga grupka. I później ktoś zaprosił, nie wiem w ogóle jak to wyszło, Bogna Adamczyk powiedział, jakiś jest ksiądz w Oświęcimiu i chce nas na ewangelizację zaprosić. No więc ja zaprosiłam parę osób, mówię, słuchajcie, pojedziemy, zrobimy coś tam, jeszcze nie wiadomo, nie wiedzieliśmy dokładnie jak, bo to jeszcze było straszne początki. Pojechaliśmy, zrobiliśmy tą ewangelizację i wtedy tam zaczęły się pewne... Doświadczyliśmy paru uzdrowień i paru uwolnień, kiedy modliliśmy się nad ludźmi. Przyjechaliśmy, potem pamiętam, że jak były te ogólnowrocławskie na zesłanie Ducha Świętego u Chrystusa Króla, co się tam działo, słuchajcie, no to niektórzy z was to tam przecież pamiętacie, prawda? Jak, o ludzie, co tam się działo, jak myśmy się zebrali. Ja, jak właśnie mówiłam ci Januszowi, jak Janusz śpiewał psalm, słuchajcie, o północy, w czasie mszy, to po prostu łaska Boża tak spływała, że nam skarpetki się skręcały w dół. Ale w ogóle, trzecia rano, ja pamiętam, jakiś ksiądz z Kanady przyjechał, jakieś świadectwa opowiadał. No, niesamowity był głód Boga, który był, może można powiedzieć, że jeszcze taki po komunie, czy w czasie komuny, ale mieliśmy ten głód Boga. Już kończąc tę pierwszą moją krótką bardzo wypowiedź, z tych dwóch grupek jakby po tej ewangelizacji, mówię, słuchajcie, to szkoda by było tak to zostawić, zobaczymy, co się stało. Wtedy na spotkania modlitewne jeszcze tam pewne osoby przychodziły, ale jakby, szemrane towarzystwo się zrobiło, nie wiadomo było, co tam z tym zrobić. No i później zaczęliśmy się modlić, mieliśmy takie pewne postanowienia, że na przykład w ciągu tygodnia musimy przeprowadzić 4 rozmowy ewangelizacyjne. Czasem to było tak, że naprawdę ja jechałam autobusem, miałam jeszcze 2 ludzi do złapania, bo po prostu jak nie wyrobię normy, to będę ponad, a byłam odpowiedzialną osobą wtedy 19, czy tam letnią, no więc chciałam się wyrobić i czasami zdawało się w ciągu 2 przystanków, musiałam po prostu podejść do kogoś i coś jakoś zagadać, żeby coś o tym Panu Jezusie powiedzieć i tak to było. Natomiast jeszcze w tym samym czasie jakoś jak zaczęliśmy to wtedy coś nam ktoś powiedział o młodzieży z misją i zaprosiliśmy taką grupę, oni nas nauczyli jak to się robi ewangelizacje uliczne i zaczęliśmy wychodzić właśnie na rynek i to było tak, że jak on się nazywał, Franek robił te swoje ewangelizacje w środy, a my w soboty pod pręgierzem i Krzysiu miał pomarańczowego malucha i musiał tam wjechać i policja... Jakiego? Groszkowego. No to widzicie, starość, nie radość. Słuchajcie, to są naprawdę straszne emocje, groszkowy czy pomarańczowy. Podłączali go te kabelki i my ten jeden mikrofon, i my te pantomimy, i to głoszenie orędzie ewangelizacyjne i to wszystko się tam działo. I tam setki ludzi wtedy się zatrzymywały. Tylko chyba raz czy dwa razy nam się zdarzyło, że ktoś krzyczał, policjo! A tak to bardzo ładnie wszyscy się zachowywali, klękali, przychodzili, pytali się, o co chodzi. I mamy parę osób wtedy, pamiętam, że w wspólnocie, że przyszły właśnie z takiej ulicy. I to tak by się zaczęło. Teraz Tomka zapytam, bo to tak. W przedszkolu wtedy. A nie, to ja ci zadam pytanie, mogę? Dzięki. W 83. Słuchajcie, to brzmi całkiem nieźle. Słuchajcie, ewangelizacja pod pręgierzem. To naprawdę jest coś super. Do mojej wyobraźni to po prostu przemawia. I ten wasz zapał... W mocy, to niesamowite. I tak trochę przeskoczę do następnego pokolenia. Jest już wspólnota w miarę, ewangelizuje, głosi słowo i przychodzi taki Tomek Piechnik do wspólnoty, czyli już kolejne pokolenie. Słuchaj, powiedz, co cię przyciągnęło tak do wspólnoty? Co cię pociągnęło? Co cię w niej tak poruszyło, że postanowiłeś zostać we wspólnocie? Przyszedłem do wspólnoty w 92. 5 października bodajże. I przyszedłem i nasz ojciec Roman uczył mnie religii. I Marka i Marzenkę. Marek, Marzenka, pokażcie się. Marek, Marzenka, my jesteśmy z jednej klasy liceum wojskowego.
I tam na Obornickiej byliśmy skoszarowani, znaczy my z Markiem, a Marzenka się uczyła jako tam sekretariat Wojska Polskiego. Poszliśmy na to pierwsze spotkanie i ojciec Roman powiedział nam, żebyśmy przyszli na takie spotkanie, bo tam klaszczą i podnoszą ręce. I jest tak fajnie. No to my poszliśmy jako na koncert. Bo chodziliśmy na szanty we Wrocławiu, na Stare Dobre Małżeństwa i te inne. No i mówimy, no to dawaj, ojciec Roman zaprasza, idziemy na to. Wolna grupa Halleluja, bo jeszcze tak sobie wtedy mówiliśmy. Bo jest wolna grupa Bukowina i my tam, że powstała wolna grupa Halleluja, ojciec Roman zaprasza i poszliśmy. No i jak weszliśmy do salki, wiecie, bo w ogóle nic, ja jestem ze Stronia Śląskiego, moja mama tu jest ze Stronia, Halleluja jest w Stroniu Śląskim, ale wtedy nic, w Stroniu tam była oaza, ja kompletnie nie znałem, co to jest, w co wchodzę w ogóle, co się tam będzie działo, wiecie, szedłem jak na koncert i pamiętam do dzisiaj to spotkanie, dokładnie, pamiętam, bo wydarzenia traumatyczne pamiętamy do końca życia, więc kiedy wszedłem i salka, w salce dużej na Karłowicach było, nie wiem, z 400 osób zebranych przynajmniej, była pełna, że ciężko było wejść i my tam z tyłu stanęliśmy. Akurat trwało uwielbienie i wszyscy mieli gałki wywalone do góry i ręce podniesione. A my, wiecie, chłopaki twardzi z licą spojrzeliśmy na tych, coś na wiedzeniu uciekamy. Ale ojciec Roman chodził po korytarzu tam, korytarz zaraz. I tak nie. I tak myślimy, że tak trochę głupio było uciekać od razu, ale naprawdę nie wiedzieliśmy kompletnie o co chodzi. O co chodzi? I wtedy było nauczanie Zdzichu Wejna miał, bo wtedy Andrzej chyba był na jakiejś szkole biblijnej. Zdzichu miał ojcowskie miłości Boga i to, co mnie przekonało, to, że on mówił jako świecki człowiek, który był wierzący i ta jego katecheza była jego doświadczeniem miłości Bożej. I ja nagle zobaczyłem, wiecie, to mnie rąbnęło. I od tamtego czasu do narodzenia się Kuby nie opuściłem ani jednego spotkania. Naprawdę. A nie chorowałem. To jest ważne, że nie chorowałem. Pan Bóg dał łaskę. Ale było dla mnie to tak ważne, tak podtrzymujące życie, że to był święty czas. Dlatego, że no tam to nauczanie zarezonowało niesamowicie. My wracaliśmy, pamiętam, z Markiem i jeszcze z jednym takim kolegą i po prostu byliśmy no, jak na skrzydłach z tego spotkania. Więc doświadczenie. Świadectwo. Drugi oczu. Dobrze, Ania, a jak ty wspominasz swoje pierwsze kroki we wspólnocie? Co cię zainspirowało, co cię pociągnęło, co cię zachwyciło? O, okazuje się, że ja niedługo przed Tomkiem weszłam do wspólnoty. Przyjechałam do Wrocławia z takiej małej mieściny, gdzie nie było nawet oazy, tylko kościół. Ale no, pochodziłam z takiej rodziny rzeczywiście wierzącej. I przyjechałam na studia, chodziłam do biblioteki i tam spotkałam Pana Boga. Wojtek Szymański podszedł kiedyś do mnie, bo on tam pracował, podszedł do mnie na książce, mi położył 3 orzechy i powiedział, że zaprasza mnie na spotkanie modlitewne. Tak, w tej bibliotece. No i tak to się zaczęło. Przyszłam, zobaczyłam i zostałam. 91 rok. 3 orzechy. Super, dzięki. To przez orzechy, przez świadectwo. W różny sposób Pan Bóg przemawia i chwałą mu za to. To jest taka może także też inspiracja dla nas, w jaki sposób mówić o Jezusie. Tak, uczmy się, słuchajcie, od najlepszych, bo to widać, że przynosi efekty, tak? To, że tutaj siedzimy, stoimy, to, że mówimy o Panu, to jest właśnie dowód na to, że to przynosi owoce, orzech, świadectwo. Może gdybyśmy mieli tablicę, moglibyśmy wypisywać, tak? Te rzeczy potem jakoś, żeby to zapamiętać. Słuchaj, Jacku, ty masz taki przekrój właściwie przez całe życie wspólnoty Hallelujah przez 40 lat. Ja z Jackiem się umówiłem, że zadam pytanie, co myślisz o Hallelujah? A on mi na to odpowie. To jest trochę ryzyko. Ale mam nadzieję, że będzie to gdzieś tam taki przekrój właśnie. Miej nadzieję. Nie powiedziałem mu, co powiem, więc rozumiem ryzyko. Słuchajcie, patrzę na to z takiej długiej perspektywy i to może was zainteresować, tych
którzy mają krótką perspektywę, ale też może zainteresuje tych, co mają długą. Ja patrzę na wspólnotę, widzę ją jak taki mikrokosmos, w którym odbija się ta walka duchowa, która się od 40 lat toczy w Polsce i na świecie. I pamiętam, że ten głód Boga, jaki odczuwaliśmy, był tak silny, że myśmy łapali każdą naukę, jaka popadła nam w ręce albo którą nam podsuwali. I praktykowaliśmy to na sobie i na innych. I 5-6 lat po powstaniu wspólnoty już zaliczyliśmy pierwszy taki duży kryzys, potem następny i tak to poszło. Ale chciałem wam powiedzieć, że kogo Pan Bóg miłuje, tego doświadcza. I myśmy zebrali naprawdę tyle doświadczeń. Pan Bóg nas tak wyposażył, że to nie ma wątpliwości. Bóg umiłował tę wspólnotę. Naprawdę mamy tyle doświadczeń. Bóg umiłował tę wspólnotę. I kiedy myśmy w tym ucisku modlili się i patrzyliśmy na te ruiny i zgliszcza naokoło, Pan Bóg dawał nam w proroctwach obietnice. I myśmy słyszeli, z pokolenia na pokolenie będziesz wielbił Pana. I druga, którą pamiętam, przyszła chwała tego ludu. Przyszła chwała tego ludu przekroczy twoje wyobrażenia. I słuchajcie, i te obietnice się spełniły. Tak się stało, już wiele lat jesteśmy w tym błogosławionym czasie. Ale kiedy myśmy wtedy byli uciskani, prześladowani, sami się raniliśmy, kiedy wokół nas były same wyrwy, tu przyjaciel odszedł, tam rodzic duchowy odszedł, tutaj założyli swój kościół, tam przyłączyli się do jakiegoś innego wolnego kościoła, kiedy serce krwawiło, myśmy zanosili błagania dzień i noc i dostawaliśmy takie słowa. Więc no, tym chciałem zakończyć, że obojętnie jaki trudny czas będziesz miał, naprawdę wsłuchuj się, jakie obietnice Pan Bóg ma dla twojego życia, bo Pan Bóg ma niewyczerpane obietnice i ciągle daje nowe obietnice. Ja tylko do tego jedno zdanie dopowiem. Jest wierny tym obietnicom. Kogo Pan Bóg miłuje, tego doświadcza i wspólnota rzeczywiście doświadczyła tych trudnych chwil. Także filie doświadczyły trudnych chwil, zarówno Warszawa i Stronie, tak więc ja nie wiem, co to będzie w przyszłości, ale jak gdyby to świadectwo, że Pan Bóg to odbudowuje, jest budującą i to owoce tego będziemy doświadczać i uwielbiam Pana w tym, że tak się dzieje i to jest wspaniałe. Słuchajcie, takie jedno takie najfajniejsze, przepraszam, że użyję takiego słowa najfajniejsze, wspomnienie związane z Hallelujah. No, jednym, dwoma zdaniami. Ja myślałem nad tym, o czym tu powiedzieć, ale tu jak żeśmy się modlili, przyszedł mi taki, przypomniał mi się taka rzecz, 97 rok, gdzie była powódź we Wrocławiu. A myśmy w tym dniu akurat, gdy zaczynał napływać woda w miasto Wrocław, my zaczynaliśmy paczków. I ja, bo my z Anią prowadziliśmy te rekolekcje, wróciłem do domu, wynajmowaliśmy mieszkanie koło dworca głównego. Już się do mieszkania nie dostałem. Tam była u nas dziewczyna, która miała przyjechać, Asia. Ale o czym innym chcę powiedzieć, bo na tych rekolekcjach tam mieliśmy chrzest naszego synka i przed tym chrztem dla mnie wtedy, no to było idioci. Zaczęli się modlić o deszcz. Ale to tak naprawdę to była taka mocna modlitwa, Boże, ześlij deszcz
i Bóg zesłał nam deszcz łask swoich. To ja chyba poprzedni paczków, znaczy 2 lata wcześniej, kiedy byliśmy młodym małżeństwem z 1,5-miesięcznym dzieckiem, prowadziliśmy rekolekcję, 200 osób. I ja pamiętam tylko samochód, który może Krzysiek zapakował, na którym była nawet pralka. Zabraliśmy ze sobą dziadków i ten 1,5-miesięczny syn tak nam dał poprowadzić te rekolekcje, że w ogóle nam nie przeszkadzał. Dziadek go dostawał do wózka, szedł z nim na spacer, a my naprawdę prowadziliśmy i to były jedne z tych lepszych, znaczy z takiego, no, naprawdę błogosławiony czas i ten paczków ja wspominam. I tam również chrzciliśmy naszego syna. Ale to groszkowy maluch, czy już coś innego? Nie, wtedy już miałeś... Mieliśmy wspólnotowego traka. A, no to ta pralka to daje radę, chociaż pewnie do malucha też by weszła. Przy jego pakowaniu tak. Słuchajcie, tak, ta pralka na rekolekcję to jest inspirujące. Rozumiem, że pewnie w ośrodku nie było takich wygód. Dobrze, Jacku, jakie jest twoje najfajniejsze wspomnienie? Słuchajcie, ja przyszedłem jako 17-latek do miejsca, w którym spotkałem ludzi, których może mogą scharakteryzować te słowa. Gorliwość o twój dom pożera mnie. Ja spotkałem takich ludzi na swojej drodze, jak przyszedłem szukać czegoś ważnego w życiu. Nie byłem w takim momencie, kiedy byłem pusty, ale byłem też otwarty na to co przyniesie życie. I zapaliłem się od tego ognia, który widziałem w tych ludziach, zapaliło się moje serce. I dzięki tym ludziom, pomimo tych różnych zakrętów, ta wspólnota trwa. Przetrwaliśmy różne zakręty, przetrwaliśmy różne trudne momenty i to było jak takie braterstwo krwi Chrystusa. Braterstwo, które nas połączyło przez tą walkę, on już nic z tego nie zerwie. To jest po prostu już na całe życie. Ja was znam. Wiem, że we wspólnocie są ludzie, których można określić tymi słowami. Gorliwość o twój dom pożera mnie. I myśmy napisali w historii wiele lat tej wspólnoty tą historię kolejnych dni, kolejnych lat i kolejnych dekad. Piszemy w większym gronie, tak? W waszym towarzystwie, tych, którzy nie ustają, którzy są gorliwi, którzy niosą w sobie ten żar serca. Gorliwość o twój dom pożera mnie. Ja mam 2 historie. Mogę? Dajesz. Dzięki. No to, bo ja mam strasznie dużo, ale... Pierwsza to będzie, jak, nie wiem, czy to był pierwszy, czy drugi marsz dla Jezusa, już naprawdę nie, drugi. No i robimy ten marsz dla Jezusa i już wychodzimy skądś tam, dochodzimy do rynku i zaczyna po prostu strasznie lać. A tam wiecie, cała sekcja przygotowana, wszyscy tam muzycy i w ogóle. I Zdzichu stoi z tym parasolem, patrzy na mnie, mówi, co zrobimy? Ja mówię, nie wiem. Bo cały sprzęt po prostu schowali. Jest ogromna scena. Tam te setki tysięcy ludzi, parę tysięcy tam było. I wszyscy z tymi parasolami. W ogóle nikogo nie widać. Wszyscy stoją skurczeni. I pamiętam, że po prostu wziąłam tą gitarę i jak za dawnych dobrych lat, bo to też lata 90. mówimy, ale za dobrych lat 80. po prostu jedna gitara bez mikrofonu. I trzeba było śpiewać bardzo głośno i grać bardzo głośno pod parasolem. I pamiętam, że ten zryw serc i ten głos, który się wydobył ze wszystkich, bo wszyscy zobaczyli, aha,
nie ma nagłośnienia, musimy zaśpiewać tak głośno, żeby było wszędzie słychać. To będę chyba pamiętać do końca życia, tą pierwszą zwrotkę przynajmniej. Druga rzecz, to tak, żeby przypomnieć trochę Andrzeja Dziewita. Miało być to spotkanie na stadionie z księdzem Tardifem, który nie dojechał. Ale ja się strasznie bałam i mówię, jak to, na jakim stadionie? Co my zrobimy w ogóle? No przecież my nie mamy takiego doświadczenia ani nic. I pamiętam, że Andrzej Dziewit po prostu mówił mi chyba ze 100 razy, Pan nam to da! Pan nam to da! Uwierz w to! I tak mi po prostu to wmawiał, że ja już nie miałam, że uwierzyłam po prostu w to, bo byłam wystraszona strasznie, jak to wszystko będzie wyglądać. No i potem to nam jakoś poszło. Ci, którzy byli, to pamiętają może. Słuchajcie, śpiewające parasole to też fajna sprawa. Musiała być. Dzięki. Tomek? Tak, ja myślę, że wspomnienie tych osób, które były z nami, ich pogrzeby zostały mi bardzo, bo te osoby też miały olbrzymi wkład. To jest począwszy już od Jacka Jureczko, który tutaj dość dużo we wspólnocie robił. Potem Andrzej Dziewit i Janusz Żak, tak, i Darek Zielonka. Są ludzie z Rady Wspólnoty, którzy przez lata tworzyli tą Radę i Pan ich wziął i wierzę, że z nami świętują teraz. Słuchajcie, amen. Naprawdę to jest coś niesamowitego, bo ja odczuwam taką bliskość z tymi osobami, które tam doszły. I to, co mnie urzeka we wspólnocie, to jak dajemy radę w tych trudnych chwilach, wypadek Świdrów. Wiecie, sorry, że tak traumatycznie teraz, bo byśmy mogli coś śmiesznego wziąć, ale tak na myśl mi przychodzi, że teraz wojna na Ukrainie i pospolite ruszenie nasze i te wszystkie rzeczy, które się działy jako odpowiedź na bardzo trudne sytuacje i rzucanie wszystkiego, życia swojego, to bycie i dyżury w szpitalach, w czasie tego trudnego czasu dla Świdrów, to zapamiętałem ten obraz wspólnoty, jak się ludzie wymieniali przy łóżkach. I wydaje mi się, że z tego będziemy sądzeni, że to jest sens bycia. Kiedy staniemy przed Panem, to właśnie, że zostawiłeś czasami, którzy urlop brali, poświęcali wszystko. Więc to są dla mnie najpiękniejsze chwile, mimo że one czasami nie są radosne, ale wierzę, że w perspektywie nieba tam się aniołowie radują. Dzięki, Tomek. I słuchajcie, jeszcze ostatnie pytanie, bo myślę, że może niekoniecznie wszyscy wiedzą, że Hallelujah nie nazywa się Hallelujah od 40 lat. Jak to było z tą nazwą, Iwona? Jak książkę napiszę, to proszę ją kupić. Wszystkie tajemnice wam wyjawię. Znaczy to było tak, że właśnie po tej ewangelizacji w tym Oświęcimiu przyjechaliśmy, zaczęliśmy się intensywnie modlić, wyrzuciliśmy telewizory. Mieliśmy czarno-białe, a niektórzy jeszcze w ogóle nie mieli telefonów, niektórzy też nie mieli, ale wyrzuciliśmy je, stwierdziliśmy, że będziemy się codziennie modlić razem o 6 rano albo na tyle, na ile nas było stać. I całonocne czuwania były bardzo częste w piątki, nie pamiętam jak często, ale były bardzo częste. Nie chcę powiedzieć, że co tydzień, ale bardzo częste, bo po prostu stwierdziliśmy, że nie ruszymy się, dopóki nie otrzymamy czegoś naprawdę od Boga i nie zgodzimy się na to. I to były jakby takie podwaliny naszej wspólnoty. Po prostu jak nie otrzymamy tego w modlitwie i w uwielbieniu i we własnej pokorze, przyjmując to, co Pan chce nam dać, pokornie i ucząc się tego, no bo rzeczywiście nie mieliśmy YouTube'a ani książek, to nie ruszymy, nie pójdziemy dalej. I taką jakąś decyzję wspólnie wtedy podjęliśmy i tak to ciągnęliśmy. Natomiast po jakimś czasie, jak już coraz więcej ludzi zaczęło przychodzić na te spotkania, modlitewne i potem jakieś te małe grupy trzeba było zrobić i coś tam. Ja mówię, słuchajcie, musimy się jakoś nazwać, nie możemy się je tak środowe, mówiliśmy, chodź na środowe, nie? No co to w ogóle jest, no? Środowe, no ileś lat można to mówić. No więc kiedyś, i wydaje mi się, że to było u Andrzeja Mroczka, siedzimy i ja sam myślę, na jakąś nazwę trzeba, no coś trzeba pomyśleć i po prostu wyjąłam słownik biblijny. Taki cienki był, niezbyt gruby wtedy, w tamtych czasach. I wyjęłam go i tak przekartkowałam i po prostu patrzę, Hallelujah. Mówię, słuchajcie, to bardzo do nas pasuje. A nikt nie oponował i tak zostało.
To słuchajcie, nie było bardzo duchowe. Tomek, jeszcze na wtedy było 8 osób, a w Hallelujah jest 8 liter. Także dlatego też... Ja chciałem powiedzieć, że ta nazwa się trochę zmieniła, bo ja do tego zeszytu dotarłem, bo Jacek ma wszystkie skan cały tego zeszytu, mi podesłałeś. I ja zobaczyłem tą rozpiskę taką, sobie poprzeglądałem. I słuchajcie, nazwa się zmieniła i widać, zmieniła się dlatego, że doszliśmy do teologicznego wniosku, debatując, że trzeba osobno zrobić, nie razem, było razem, Hallelujah, ale to jest chwała Jahwe. I powinno być tak biblijnie, osobno. I dzisiaj Hallelujah pisze się osobno i muszę wszystkim tym jakimś gościom niedzielnym zawsze tłumaczyć, ale osobno napiszcie. Oczywiście jak napiszą, to tam afery nie robimy, ale chcę pokazać, że to trochę ewoluuje wszystko, żeby było właśnie, żeby miało rzeczywiście ten taki wymiar biblijny, o to nam chodzi, tak? Więc Hallelujah. I poznaję po tym, słuchajcie, kto jest ze starego Hallelujah, bo zawsze jak jest odpowiedzialny za jakiś event, to gdzieś pisze od razu razem Hallelujah. To myślę, o kurczę, jeszcze nazwa wprowadzana od początku, tak, przez te osoby. Ja mam takie dopowiedzenie, że jak widać, teologię można dorobić do wszystkiego. Kochani, Biblii się nie poprawia. A tutaj ta historia Tomka z tym, no, rebranding zawsze rodzi takie sytuacje, o których mówisz, że jedni używają starej, drudzy nowej. No ale to jest koszt rebrandingu wspólnoty Hallelujah. Słuchajcie, kończymy, bo już nam się czas kończy. Ja myślę, że taką mam myśl, konkluzję, że no Pan Bóg działa w mocy swojego ducha we wspólnocie Hallelujah, ale przez konkretnych ludzi. I dziękuję Wam, że jesteście tymi konkretnymi ludźmi, którzy pociągali za sobą dziesiątki, setki, tysiące ludzi, którzy właśnie to, co Jacek mówiłeś, przyciągali, pokazywali, że są zapaleni Bożą miłością i myślę, że to przyciąga innych i to jest jak magnes. I bądźmy tak dalej i wzorujmy się na tych, którzy tutaj siedzą, ale bądźmy też właśnie tacy sami, żebyśmy byli obrazem tego Boga żywego, żeby nasze twarze jaśniały i promieniały odblaskiem Boga żywego. Amen. Nasz sufit to wasza podłoga. Dziękuję.